jesteśmy bardzo zaszczycone, że możemy uczestniczyć w grze miejskiej Obrona Płocka 1920. Wasze miasto odparło atak niezwykle okrutnej kawalerii 3. Korpusu Konnego Armii Bolszewickiej. W tej grze gram Tadeusza Jeziorowskiego, jednego z najmłodszych uczestników obrony Płocka 20 roku przed bolszewikami. Tutaj naszym zadaniem jest pomaganie uczestnikom gry w dopasowaniu odpowiednich nabojów do karabinów. Kapitan de Bourg, oficer Wojska Polskiego pochodzenia francuskiego. W dzisiejszej grze miejscowej przedstawiam postać majora Janusza Mościckiego, który swoją heroiczną postawą organizował ludność cywilną do obrony miasta Płocka. Jesteśmy z sanitariuszkami i mamy za zadanie nauczyć obwiązywać bandaże w rękę, a pozostałe grupy mają za zadanie odtworzyć to zadanie. Nad ręką drugi palec owijamy. Wow, ale jestem super. Super wyszło. Możecie teraz zdjąć, a to jest kod do aplikacji, który musicie podpisać. Miejsce pierwsze. Zwycięzcą tegorocznej edycji Obrony Płocka 1920 zostaje jakże pięknie brzmiąca drużyna Husaria. Z wynikiem 525 punktów.